Zabytkowy dom z roku 1926 zamienił się w dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Chrząstowice. Teraz będą się tu odbywać warsztaty, zajęcia ruchowe i spotkania integracyjne. W planach mamy zagospodarowanie tutaj tych wszystkich pomieszczeń i urządzenie ich tak, żeby było z korzyścią nie tylko dla seniorów, ale też dla tutaj lokalnej społeczności. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy wprowadzając się do tego domu pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. Porównując ze starym obiektem, to jest 100% lepiej. Gmina przejęła obiekt w 2008 roku. Przez wiele lat dom stał niezagospodarowany. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont udało się pozyskać 850 tysięcy złotych. Suma summarum, no, koszt tej inwestycji to jest prawie 1 000 000 złotych, bo 970 tysięcy. Ale z perspektywy widzę, że to jednak jest rzecz potrzebna i te środki, które zostały tutaj wydane, na pewno by doprocentowały. A też no, ten drugi aspekt, bo nie tylko seniorzy, ale właśnie ochrona właśnie tego dziedzictwa takiego kulturalnego, materialnego, że ten dom w zasadzie w kształcie, jaki powstał, dzisiaj tutaj będzie funkcjonował. Dbamy o to, żeby seniorom w naszym województwie, w województwie opolskim, żyło się dobrze, żyło się lepiej i dlatego nie poprzestajemy na tym, co już zostało zrobione, a mamy zaplanowany kolejny cykl działań właśnie z nowych środków europejskich, które lada moment ruszają. Dotychczas seniorzy spotykali się w samorządowym klubie. Teraz będą mieli swoje 4 kąty. Dużo przestrzeni i nowe możliwości. Nasi seniorzy bardzo lubią gotować, piec, wymieniamy się różnymi przepisami, także to będzie naprawdę wykorzystane. To był taki kapitalny remont, praktycznie zostały tylko ściany zewnętrzne, oczywiście te wszystkie detale, których może nie ma ich tu jakoś bardzo dużo, ale one są tutaj, one podlegały renowacji, zmienił się no, cały dach, musieliśmy zabezpieczyć fundamenty stare, to jest taką specjalną techniką zabezpieczony budynek. Kiedyś nie budowano w ten sposób, więc ta wilgoć z ziemi szła na ściany. No, tu było też takim dużym tematem, który trzeba było to zrobić, żeby ten budynek funkcjonował. Seniorzy z gminy Chrząstowice to grupa aktywnych osób pełnych energii. Dzięki nowemu obiektowi będą mogli jeszcze bardziej nabrać wiatru w żagle.